zrobić zdjęcie, utrwalić to, zachować. I my tutaj w stowarzyszeniu mamy takie plany, właśnie zrobić większą wystawę waszych prac, pokazać to miastu i żeby też inni szli tą drogą, co byście poszli. To jest w tej chwili, bo to jest pierwsza edycja tego konkursu, to jest tylko dwie szkoły. Gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2. Zdjęć tutaj, zdjęcia, które są tutaj prezentowane, jest ich w sumie 35. Jedna tutaj uczennica przedstawiła nawet 9 zdjęć. Pozostałe to tam różnie, 3 zdjęcia, 4 zdjęcia. No wszystkie zdjęcia tutaj nie możemy wyróżnić, ale wybraliśmy tutaj pod okiem pana Łukasza, fachowca, zdjęcie, o którym to za chwileczkę powiem. Ale jeszcze raz zwrócę się do młodzieży, szczególnie do młodzieży. Dlatego na wstępie powiedziałem, że was tak witą bardzo serdecznie, tak bardzo na was liczymy, ale liczymy tak mądrze, że przyjdziecie tutaj do nas, do tego stowarzyszenia. Tu będziecie się mogli realizować, choćby na przykład, jeśli kogoś interesuje fotografia, można się realizować, można przedstawić tu panu Łukaszowi, czy mnie, czy panu prezesowi swoje pomysły. A wiem z doświadczenia, że młodzież ma dobre, mądre, rzetelne i takie młodzieżowe spojrzenie na świat. My jesteśmy stąd, to jest nasza tożsamość. Chodzimy po tym mieście codziennie. Musimy odkryć to miejsce, z którego jesteśmy. To trzeba odkrywać. To trzeba mieć pasję, do tego trzeba mieć serce. To trzeba się otworzyć. To jest istotne, to co w człowieku jest. Żeby popatrzył tak sercem na to miejsce, gdzie żyje, gdzie się uczy. Pierwszy krok jest wspaniały i tutaj w imieniu pana prezesa i całego zarządu dziękuję wam, że chcieliście tutaj te zdjęcia zrobić. To wymagało troszeczkę trudu, bo to trzeba było pójść do fotografa, trzeba było to zrobić, bo podaliśmy nawet wymiary tego zdjęcia. Przyglądaliśmy tutaj z panem Łukaszem, który jest zawodowcem tej sprawie. No on, a ja cenię jego tutaj opinię, mu się to bardzo podobało, przyklasnął. No liczę, że będzie pan Łukasz nadal w drugiej i trzeciej edycji tu z nami współpracował. Ja tym konkursem chcę właśnie dotrzeć do tego, do młodzieży, do tego świeżego spojrzenia. I chciałbym, żeby to taka była łączność z miastem, taka autentyczna, szczera. Na tym nam tutaj to zależy. Jak mógłbym ocenić te 35 zdjęć? No oprócz tego, że są ładne, każdy będzie mógł poglądać. I co mógłbym ewentualnie powiedzieć, to podpowiedzieć młodzieży, no nie chcę tu sugerować, każdy ma swoje jakieś indywidualne spojrzenie. Natomiast to są takie rzeczy przez was robione z zewnątrz. Oczekujemy jeszcze jakiegoś takiego spojrzenia gdzieś od wewnątrz budynku, gdzieś z korytarza, z sieni. No jakiś tutaj widziałbym jakiś komin taki ozdobny, stary, jakieś gdzieś drzwi zabytkowe, nie chcę mówić gdzie, ale widziałem takie rzeczy. I tutaj niedaleko w rynku, nie chcę podpowiadać, ale kto przyjdzie prywatnie, to mu powiem, są piękne rzeczy, które widziałem 2 tygodnie temu. Miniaturki, ale rzeczy wykonywane przez rzemieślnika z Jarosławia. Mogę to podpowiedzieć, gdzie to tylko jest. Natomiast spojrzenie fotografa, no to już jest sprawa indywidualna i osobista. Również bardzo serdecznie dziękuję opiekunom. Tutaj co otrzymaliśmy ze szkoły nazwiska, to jest 2 nauczycieli. Tak, tutaj no nie będę tutaj wymieniał nazwisk, tylko 2, natomiast ja jeszcze dotrę do pozostałych, bo tak się domyślam, że chyba w szkole u was no może jest jakieś kółko fotograficzne, w związku z tym nauczyciel trochę tam podpowiedział i prowadził was. No inne szkoły zapowiadały przystąpienie do tego konkursu, ale to chyba może w drugiej edycji, może w trzeciej, no idzie wiosna, słońce, więcej światła i to słoneczko, jak zwróciliście uwagę, jak ono świeci po południu, pod pewnym kątem, to dodaje inny refleks, inne wrażenie, więc proponuję robić zdjęcia
Panie Łukaszu, chyba gdzieś tak koło 16, 17, wtedy są piękne rzeczy. Ale to trzeba właśnie w sobie to wydobyć. Na pewno takie rzeczy, taka wrażliwość artystyczna fotografa was jest. Tylko to trzeba, no troszeczkę trzeba pochodzić, czy w sobotę po południu, czy tam w niedzielę, no i wakacje przecież są, i z aparatem fotograficznym chodzić, a warto. Także to najistotniejsza rzecz, jaka tutaj będzie się działa w naszym stowarzyszeniu, to jest ta współpraca z młodzieżą. Zapraszam was w imieniu pana prezesa, jednego i drugiego, przychodźcie tutaj do nas, może macie jakieś pomysły. Stowarzyszenie jest dla was. Dla was, dla waszych młodych, i my tutaj pracujemy po to, żeby właśnie tą młodzież związać z miastem w taki sposób duchowy, spojrzeć na kulturę tego miasta, na tych rzemieślników. Dzisiaj młodzi pewnie mieszkacie na różnego rodzaju osiedlach, na tych blokach, proszę popatrzeć. No tam tylu ludzi mieszka, a te bloki to są takie, no, wszystkie jednakowe. Gdzieś tam ktoś tam postarał się trochę tam jakieś kolory nanieść na elewację budynku, ale to tylko kolory. A proszę popatrzeć, idziemy tutaj rynkiem i co? I widzimy, jeden budynek jest w takim kolorze, jest taka elewacja, drugi budynek już inny, trzeci inny, czwarty inny. Po prostu my czytamy tak jak w książce i widzimy, że jak to ludzie dawniej, architekci, jak planowali, jak widzieli, i odkrywamy ich myśli. I zawsze dążyli, do sztuki piękna. Jak popatrzymy tu na niektóre zdjęcia, to proszę się, to się czysto kojarzy z architekturą grecką czy rzymską. Proszę popatrzeć, to takie rzeczy u nas w Jarosławiu są, a tak, są. I chodzi o to, żeby właśnie uwrażliwić się, odkrywać, a dzisiaj takie fotografowanie, no myślę, że to tak, no jest bardzo dogodne, no. Są aparaty różnego rodzaju, takie nowoczesne, które umożliwiają robienie takich ciekawych zdjęć. My czekamy tutaj na takie ciekawe zdjęcia, zresztą w regulaminie mamy taki punkt istotny, nowo odkryty detal.